się odrodzi, a z nim... Co za dzieło? Eliasz ma zamiar przywołać Andariel do tego świata. Jej moc wzniesie nas na nowe wyżyny, a ty oczywiście będziesz miał więcej mięsa. A, chcę popatrzeć. Oczywiście, wielki Brolu. Będziesz honorowym gościem. Andariel, władczyni cierpienia. To ona jest pomniejszym złem, które chce przyzwać. Niebiosa, pomóżcie nam. Jest. To jest to mniejsze zło. Który tak pokonamy. Not even death can stop me. Jeszcze chwilę. Potrzebuję więcej czasu. Ale to naprawdę dzisiaj dużo zrobiliśmy, powiedział. Pan wzywa do siebie panią! Jaki dość, żaden dość, giniesz. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze chwilę. Nice. Nice, nice. Buciki. No, dwie pary nawet. 14, 14. To jest dogo. Co to jest? Ach. Amulecik. Okej. Okay. Pięknie. Przez Eliasza. Pewnie planuje przywołać Andariel gdzieś indziej. Ale swoje badania przeprowadził tutaj. Rozejrzyj się. Mogą tu być jakieś wskazówki, które powiedzą nam, gdzie odbędzie się rytuał. Przepowiednia spełnia się na moich oczach. Miałem rację, działając zgodnie z nią. No dawaj. Andariel przykuta do serca kul. Za regałem. To może być jedyna rzecz, której nauczył się ode mnie. Pięknie, pięknie. Ukryte przejście. Mogłem go zabić, kiedy miałem okazję. Ale nie zrobiłeś tego. Ale też skąd mogłeś wiedzieć, że stanie się to, co się stanie, Loracie. Gdzieś w
tym raju Trójca odzyskała swoją świątynię. Tylko, że nie można do niej tak po prostu wejść. Eliasz badał kapliczki poświęcone Mefisto, Balowi i Diablo. Tylko błogosławieni otworzą przejście. Tak, ale błogosławieństwo najwyższych złych to paskudna sprawa. Jeśli to jedyny sposób, by tam wejść, podejmę ryzyko. Kapliczka Bala jest blisko. Tam zaczniemy. Jakie tu elitka? Mi się tylko zdaje. Zdawało mi się, dobra. Mamy to. Następna. Odpaliłem ten sezon Diablo, nie kupiłem DLC. Gra się tak samo, wręcz jest gorzej, bo leveluję i nie mogę skończyć. Ale przynajmniej ten nowy skill Rogue'a jest zarąbisty. Mówisz? Znaczy... Wiesz, no levelowanie no, jest jakie jest, nie oszukujmy się. Chociaż ja mówię, gram campę, więc nie wiem jak to jest na samym stricte sezonie. Jeszcze. A czuję, że ja po prostu wbiję maksa, jak dojdę do kampanii DLC-kowej. Jak skończę, więc... No, ale spirytysta, powiem ci szczerze, że też całkiem. Diablo, władca grozy. Każdy śmiertelny strach, każdy koszmar, to on jest ich źródłem. Zawsze był. Wypowiedz jego prawdziwe imię. Al Diabolos. El Diabolos. El Diabolos. Pięknie. A co tam za nowego skilla dostał Rogal? To jest bardziej melee, czy to jest bardziej range? Co to tam jest? Jack? W D3 Hunter miał taki skill, co się kręci jak barb i zawijał wszystko z range. Podobny feeling. O, to już wiem, o który skill chodzi. O, to fajnie, fajnie. Powiem ci szczerze, że fajnie. Powiem ci tak. Zobaczymy, jak to będzie dalej ze spiritem. Ale pewnie na bank... Zrobię Rogala. Ja i miałbym Rogala nie zrobić? No nie, dziwne by było, nie? Mefisto. Dul Mefistos. Ból Katosze! Użyć mi swojej siły! Zatrzymajcie ich! Nadchodzą siły piekieł! Dawaj, dawaj! Dobra robota. Dobra robota. A my stąd wychodzimy. Dobra. Speak with Lorat. To nie mogę tutaj bardziej z tej strony podjechać? No właśnie. Na cholerę mam kurde ten. Krężną drogą jechać. Co tak długo? Świątynia Najwyższych Złych jest tuż przed nami.
Jak najbardziej jest fan, bo zabijasz bez zatrzymywania się. Czekaj, zaraz zakończę. Widziałeś, mi tu przyszło. Się to raz, a dwa ma aspekty, które sprawiają, że zabicie przeciwnicy wypływają projekcję siebie, co jeszcze bardziej rozpierdol. A to widzisz, a tak negatywnie nastawiony był do tego sezonu. Mówi, że gówno. Ale jednak fan ma. Czyli jednak nie takie gówno. Nie takie gówno, jak opisywał. Bo skoro czerpiesz fan, to znaczy, że nie jest takie gówno, nie? No fan na 15 minut. No ja nie wiem, To co opisujesz, to raczej nie jest taki fan na 15 minut. No nie wiem, Panie, no nie wiem. Gdzie? Mogę się powiedzieć nawet przy największym krepieniu z nimi, nie to, że sama gra jest średnio najlepszym. No wiesz, to zupełnie co innego, wiesz. A tu chodzi właśnie o ten fan, panie, nie? Jeszcze chwilę. Słyszysz coś? Nie. O, tak. Potrzebuję więcej czasu. Charm. Bonfire. Czy mnie nadal rozczarowuje to, że Blizzard nie jest w stanie zrobić loot filtera, nie? Gdzie bełku? Bo nadal nie ma. Przynajmniej nic nie słyszałem, żeby był jakiś loot filter. Ale jak będziemy w mieście, to możemy zerknąć jeszcze na jakieś opcje, ale wątpię w to, żeby coś było takiego. Jeszcze chwilę. Potrzebuję więcej czasu. Nigdy nie dostanę. Jak nigdy nie dostanę? Co? Czemu nie dostanę? Tak, nie słyszałem, nawet nie wiedziałem o tym, że mówili ten nieraz, że nie zrobią w ogóle loot filtra. Czemu nie ten nie dadzą loot filtra? Mówili w ogóle? Gdzie pojawia problem, że przez godzinę gameplayu miałeś ochotę wyłączyć tę grę 4 razy? Okej, okay, pomimo, że miałeś fan, ciekawe. Ale co, to po prostu ci nudziło, czy co? Spóźniliśmy się. Rytuał już trwa. Chcą zrobić grę w ten sposób, żeby nie trzeba było? What? Ale... Jak chcą zrobić grę, żeby nie trzeba było, no ale to zawsze będzie potrzeba, no bo będą ci lecieć kuba białe itemy, niebieskie itemy, to co, chcą obsadać tylko i wyłącznie legendami? Ale to też kurde ten, jest loot filter potrzebny, nie?
Ale to jest w ogóle beznadziejne, to co oni powiedzieli. No to jest mój. Kurde, wali jak stodoła, nie? Kawek dostał. No nie. Co on tam, kurde? Powietrze dmucha? Nie, dlatego może za kolejne 3 DLC gra będzie w odpowiednim miejscu. No, istnieje taka szansa, nie? Więc... Nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie. To jest Lightning, to jest 4% damage, crit chance. Jak D3 w piku. O, kto wie, kto wie. Co? Na bank mają zamiar wydać sporo DLC-ków jeszcze do czwórki. No bo jak w podstawce mieliśmy Andariel. Naznaczono cię tatuażem. Duriela by mieliśmy. Ja coś słyszę. Także raczej to. Jakiś głos. Trochę tego będzie. To Andariel. Ustanowiono między wami połączenie. Jak cię zwą? Ta. Taisa. Kim jesteś? Mówią mi Lorat. Jestem Horadrimem. Horadrim? Tak jak Eliasz. Jeśli tak powiedział, to kłamał. Przybyłem go zabić. Myślałem, że to zrobiłem, ale nagle zniknął. Jeśli przeżył, uciekł do swojej kryjówki. Kryjówki? Ma pałac. Gdzieś na pustyni we wschodniej. Glify przenieśli do systemu Pitu. Czyli wracamy do systemu D3 dosłownie. Lub D3. What? A wiesz, dlaczego przenieśli glify ten do Pitów? No bo Pitów praktycznie mało kto robił. Dlatego. Więc trochę zmuszają nas, żebyśmy robili Pity, żeby mieć glify. Tamtejsi dobrze znają pustynię Kadżistanu. Może się zbyt łatwo robiło.